Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Sylwia Żmijewska-Kwirenk i powoli będziemy rozpoczynać nasze kolejne webinarium w ramach cyklu Odporna Szkoła, ale w związku z tym, że czekamy, aż połączymy się z Facebookiem, to pozwolicie Państwo, że jeszcze jakąś minutkę będę po prostu nieoficjalnie się z Państwem witała. Witała się z Wami, też z naszymi gośćmi, których już tutaj widzicie, a których ja też przedstawię w odpowiednim momencie. Dobry wieczór wszystkim, którzy wchodzą do pokoju. Mam nadzieję, że mnie słychać. Prosiłabym o taką informację. Sylwiu, ja muszę powiedzieć, że nie ma nas cały czas na Facebooku, więc bardzo Cię proszę sprawdź, czy ja jestem na pewno hostem tego spotkania. Dobrze. Trzy kropeczki przy moim nazwisku. Tak, tak, tutaj. Tak. Dobra, jeszcze chyba nie byłaś, byłaś kohostem jednak. Spróbujemy jeszcze raz. Jest. Dobry wieczór Państwu. Mamy drobne kłopoty techniczne, ale chyba już nam się udało zarządzić nimi. Czekamy na sygnał od Kasi Pijanowskiej, która tutaj jest opiekunką tego wydarzenia, aż nam powie, że wszystko jest na Facebooku i możemy oficjalnie zaczynać. Państwa proszę tylko, tych, którzy już weszli do pokoju naszego webinarium, o taką informację, czy mnie słychać. Jest na czacie, Sylwia, że tak, komunikat jest super, na czacie. Super, bardzo Ci dziękuję, bo ja mam czat odpięty, więc tego nie widzę. Kasiu, czy my możemy już zaczynać oficjalnie? Bardzo bym Cię prosiła o to, żebyś się włączyła i powiedziała tak albo nie. Dobry wieczór Państwu, to jest taki dobry czas. Poproszę jeszcze jedną minutkę, bo tutaj jest taki problem jak ostatnio. Minutę. Dobra. To korzystając może z tej okazji, ja zachęcam Państwa do tego, byście choćby w związku z tym, czym się dzisiaj będziemy zajmować na tym webinarium, powiedzieli, jak się Państwo czujecie, w jaki sposób dzisiaj o siebie zadbaliście, być może zadbaliście o swoich współpracowników czy współpracowniczki w szkole, o siebie, o swoich bliskich. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy w tym trudnym czasie nieustannie o tym pamiętali. Ja się nazywam Sylwia Żmijewska-Kwirenk, jestem na co dzień szefową programu Szkoła Ucząca się, ale także członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. I dzisiaj mam taką przyjemność poprowadzić ten webinar. Wciąż jeszcze oficjalnie go nie zaczynamy, bo czekamy na sygnał, że jesteśmy już dostępni na Facebooku. Chyba jesteśmy, bo widzę taki znaczek live. Tak. Super, dobrze, to możemy oficjalnie zacząć. Spotykamy się po raz kolejny w ramach cyklu Odporna Szkoła. My z Państwem jesteśmy od marca 2020 roku, czyli odkąd postawieni zostaliśmy w sytuacji edukacji zdalnej, pracy zdalnej, życia zdalnego. Staramy się wspierać dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki w tym, by to uczenie się uczniów mimo trudnych okoliczności, mimo niesprzyjających warunków, zachodziłoby relacje między uczniami, relacje między nauczycielami trwały i byśmy jakoś wspólnie przez ten okres przeszli. Na pewno nie suchą nogą, bo tak się nie da, ale być może mocniejsi, nauczeni nowym doświadczeniem, z nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Mam dzisiaj wielką przyjemność poprowadzić spotkanie z trójką niezwykłych osób. Za chwilkę je przedstawię, natomiast zanim o samym webinarium, to bardzo bym chciała... No właśnie, to jest ten moment, że nie mogę... O, dziękuję bardzo. Zanim przedstawię Jacka, Joasię i Beatę, to chciałabym krótko przypomnieć, kim jesteśmy. Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat towarzyszy polskiej szkole. Nauczycielom i nauczycielkom, dyrektorom, dyrektorkom, a przede wszystkim też uczniom i uczennicom. I takim podstawowym celem naszego działania jest wspieranie szkoły w dostarczaniu uczniom i uczennicom dobrych doświadczeń edukacyjnych. Oczywiście na różnym poziomie. Na poziomie lekcji, ale także na poziomie takiego codziennego szkolnego życia. Prowadzimy warsztaty, kursy internetowe, pracujemy z całymi szkołami przez kilka lat rozwijając i profesjonalizując tak naprawdę radę pedagogiczną w takiej codziennej praktyce szkolnej. Mamy nadzieję też, że dzięki tym działaniom, naszej współpracy z nauczycielami i nauczycielkami oraz z dyrektorami i dyrektorkami, szkoła jest ciekawsza,
uczniowie uczą się głębiej, są bardziej zmotywowani. No, dzięki temu też w życiu dorosłym doświadczają wielu dobrych rzeczy. Od 25 lat, przez 25 lat ostatnich współpracowaliśmy z ponad 20 tysiącami nauczycieli i nauczycielek. Co roku kilka tysięcy szkół współpracuje z nami przy okazji różnych programów. To webinarium poświęcone jest przede wszystkim Państwu, dyrektorom i dyrektorkom, więc nie będziemy mówić tutaj o tym, czym się co zajmuje w całości, natomiast chciałabym przykuć Państwa uwagę do jednego działania, które jest skierowane właśnie wprost do Państwa. To są studia podyplomowe liderów oświaty, które realizujemy we współpracy z Kolegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. I to są takie studia, w ramach których w trzech dużych blokach tematycznych zajmujemy się uczeniem się uczniów, zajmujemy się przywództwem edukacyjnym i nie tylko dyrektora, ale także nauczycieli, bo my przywództwo rozumiemy jako takie przywództwo rozproszone, którym dzielimy się zadaniami, dzielimy się odpowiedzialnością za to, jak wyglądają procesy edukacyjne w naszej szkole. I w trzecim bloku przyglądamy się zmianie i temu, jakby co tej zmianie towarzyszy i jak nią mądrze zarządzić, żeby ona zachodziła i żeby nie była taka bolesna, jak się na początku wydaje. Mówię o tych studiach też nie bez powodu, ponieważ dwie osoby, które są tutaj z nami, właściwie wszystkie trzy osoby, które są z nami, są mocno zaangażowane w przygotowywanie tych studiów, prowadzenie tych studiów. Beata i Joanna będą opiekunkami słuchaczy i też takimi konsultantkami merytorycznymi, same są dyrektorkami, a Jacek po prostu jest ekspertem do spraw edukacji, w różnych kawałkach dotyka tej edukacji, więc też pewnie na tych studiach będzie niejednokrotnie gościł. Jeszcze trwa rekrutacja i zapraszamy Państwa do zgłaszania siebie albo swoich wicedyrektorów i wicedyrektorek na te właśnie studia. One są bardzo nietypowe, to znaczy z jednej strony dostarczamy Państwu na tych studiach dużo treści takich merytorycznych, ale to, co jest w nich kluczowe, to budowanie relacji pomiędzy dyrektorami i dyrektorkami, wicedyrektorami i wicedyrektorkami. Na tych studiach koncentrujemy się mniej na roli dyrektora jako osoby zarządzającej szkołą, a bardziej na osobie dyrektora jako osobie, która organizuje proces uczenia się uczniów i wspiera ten proces uczenia się uczniów poprzez odpowiednią współpracę z nauczycielami. W związku z tym, co się wydarzyło w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach, latach, ale to są właściwie ciągle miesiące, na tych studiach też będziemy się koncentrować na tym, jak zarządzać w sytuacji takiego dużego kryzysu. Teraz mamy kryzys pandemiczny, ale te kryzysy mogą być bardzo różne i też przede wszystkim jak budować odporność szkoły w związku z tymi właściwie niewiadomymi jeszcze kryzysami. No i oczywiście to, o czym mówiłam na początku, podczas tych studiów też wspólnie będziemy się zastanawiać nad tym, jak się dzielić przywództwem i odpowiedzialnością w szkole z innymi nauczycielami i nauczycielkami. Zapraszamy Państwa oczywiście na naszą stronę internetową, na blog edukacyjny i na kanał facebookowy CEO. One nie są poświęcone tylko edukacji zdalnej, chociaż w ostatnich miesiącach rzeczywiście koncentrujemy się przede wszystkim na tym, by w tym kawałku Waszej codziennej pracy Was jak najmocniej wspierać. A dzisiaj z moimi wspaniałymi trzema gośćmi, a właściwie z jednym gościem i dwiema gościnami, bo chyba tak powinnam powiedzieć, będziemy rozmawiać o tym, czym jest wypalenie zawodowe i jak mu przeciwdziałać, ale także jak zadbać na co dzień o dobrostan nauczycieli i nauczycielek. Będziemy dzielić się konkretnymi przykładami takich wzmacniających praktyk, które powodują, że to poczucie sensu pracy z uczniami i uczennicami nie wygasa. Myślę, że podczas webinarium padną wskazówki i rekomendacje, tutaj uśmiecham się do Beaty, dotyczące działań wspierających takie dobre samopoczucie nauczycieli i nauczycielek oraz też będziemy się przyglądać roli dyrektora w tym przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i dbaniu o dobrostan nauczycieli. No i wreszcie czas na naszych gości. Jest z nami profesor Jacek Pyżalski, który, tak jak mówiłam, edukacją zajmuje się od wielu lat. Dzisiaj też jest nie bez powodu, ja nie będę przybliżała całego spektrum jego działalności, ale Jacek od 10 lat temu przeprowadził bardzo poważne badania dotyczące wypalenia zawodowego, a od momentu
rozpoczęcia edukacji zdalnej bardzo uważnie przygląda się temu, co się dzieje w szkole, co się wydarza pomiędzy nauczycielami, co się dzieje wśród dyrektorów w związku właśnie z tym takim nagłą zmianą takich codziennych naszych warunków pracy. I robi to z dystansem, z dużą wrażliwością, takiej głębokiej relacji, takim zrozumieniu i chyba troski dla tego wszystkiego. Są też z nami Beata Kacprowicz i Joanna Walczak. To są dyrektorki, które od wielu lat współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca się. W tym momencie są nie tylko dyrektorkami szkoły, ale też naszymi ekspertkami merytorycznymi, pomagają nam rozwijać ścieżkę wsparcia dla dyrektorów i dyrektorek. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ nie da się tworzyć żadnej dobrej oferty wsparcia, jeśli się nie jest blisko szkoła, dzięki właśnie Beacie, Joasi i wielu innym dyrektorom, których też widzę tutaj na czacie. My jesteśmy cały czas blisko szkoły i wiemy, czego szkoła potrzebuje i jakie wsparcie tak naprawdę jest w danym momencie potrzebne. Beata jest z Malborka, Joasia jest z Lublińca, Beata uczy w szkole podstawowej, a Joasia w szkole ponadpodstawowej, więc będziemy mieć te obie perspektywy różnych zespołów nauczycielskich, różnych zespołów uczniowskich. No mi pozostaje oddać głos naszym gościom. Umówiliśmy się w ten sposób, że rozmowę wokół tematu wypalenia zawodowego, ale chyba przede wszystkim przeciwdziałania temu wypaleniu zawodowemu i wokół dobrostanu poprowadzi Jacek, zapraszając wywołując niejako do odpowiedzi Beatę i Joannę. Być może poczujecie się przez moment jak uczennice wywołane do tablicy. Jacku, nie bądź zbyt surowy, zadawaj pytania też takie nakierowujące, ale przede wszystkim zadbajmy tutaj o naszych uczestników i uczestniczki, też starajmy się odpowiadać na bieżąco na pytania, które będą się pojawiały na czacie. Ja już teraz przechodzę na czat, i znikam z ekranu, a Was zostawiam chyba w najlepszych. Dziękuję, dobry wieczór, dbamy o dobrostan, wszystko będzie przyjazne. Dobry wieczór Państwu, mi jest bardzo miło, że w ogóle jest ten temat, bo to jest taki temat pozornie samolubny, bo się zajmiemy sobą. Co prawda tam w temacie, jak dyrektorzy mają zadbać o dobrostan i nauczycieli, żeby przeciwdziałać wypaleniu, ale w sumie stanowczo prawie wszyscy dyrektorzy są nauczycielami i też po części będziemy mówić o tym, jak zadbać o siebie teraz. Rozszyfrujmy ten tytuł tego spotkania. Tam macie jedno zjawisko niedobre, wypalenie zawodowe, które nawet jak ktoś nie zna definicji naukowej, to wie, że to nic dobrego, że to ktoś się wypalił i został popiół i po nim i możemy go pozamiatać na szufelkę i wyrzucić, tak? Czyli jest coś, czego nie chcemy. No i będziemy robić różne rzeczy, żeby do tego nie doszło. Chronić przed tym, nie wiem, likwidować czynniki, które to powodują w szkole i tak dalej. Czyli możemy w ogóle zabierać się za sprawę tak walka ze złem, walka z wypaleniem. Ale nawet jak nie ma wypalenia, to mamy tam drugie słowo dobrostan, takie modne obecnie. Któż by nie chciał dobrostanu, nie? Wszyscy chcemy i dla siebie, i dla swoich nauczycieli. I to z kolei jest zjawisko pozytywne, do którego dążymy. Czyli nie chronimy przed nim, tylko dajemy jakieś, tak organizujemy pracę, tak je czynniki włączamy w pracy, żeby działo się dobrze. Bo może być tak, że ludzie nie są wypaleni, a do dobrostanu jeszcze daleko. Można by powiedzieć, że to są takie dwie strony jednego kija, nie? Że po jednej stronie mamy to wypalenie, po drugiej dobrostan i tak przesuwamy się, jak ktoś jeszcze pamięta liczydło, to tak, jak taki klocek liczydła przesuwamy, prawda, to tu, to tu. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że to wcale nie jest tak jeszcze słowem wstępu, to tak parę minut coś powiem na ten temat, to nie jest tak prosto z tymi czynnikami obciążającymi w zawodzie nauczyciela, bo wcześniej, jeszcze 50 lat temu, jakby ktoś poszedł na konferencję z zakresu bezpieczeństwa pracy czy medycyny pracy i zaczął mówić o trudnych warunkach pracy nauczyciela, to by go prawdopodobnie ostro wyśmiali. Dlaczego? No dlatego, że wcześniej uważano, że właściwie ludzi to w pracy mogą obciążać czynniki fizyczne, jak jest pył, albo jak jest trzeba nosić ciężary, albo jak jest gorąco, no to wtedy jest ciężko. Ale jak nie ma tych rzeczy, no to taka praca to była pracą nieobciążającą.
Dopiero później się okazało, że te czynniki psychospołeczne związane z tym, że pracujemy z innymi ludźmi, związane z tym, co z tym między nami a tymi ludźmi się dzieje, związane z takimi właściwie czynnikami, z tym, jakie są relacje między nami, jakie są emocje, jakie są obciążenia takie typowo psychiczne związane z pracą z drugim człowiekiem, to się nagle okazało gdzieś tak w połowie lat 70., że one potrafią też nieźle dać w kość. Zaczęto to badać, gdzieś tam w połowie lat 70. tak zwane właśnie wypalenie zawodowe, czyli okazało się nagle, że w tych zawodach, w których pozornie nie ma tych czynników fizycznych, chemicznych, no bo ich nie ma. Właściwie wśród nauczycieli to był jeden kiedyś, pył z kredy, który był tym obciążeniem, tak? Natomiast później się nagle okazało, że nawet jak nie ma tych czynników fizycznych i fizykochemicznych, to są czynniki inne, te psychospołeczne. I teraz Państwu powiem, że to się bada od lat 70. Ja sam robiłem pierwsze badania w roku 2002, 2002, ale na przykład to jest książka, którą bezpłatnie można sobie ściągnąć, można sobie spisać, bezpłatnie można ją znaleźć i ściągnąć. To jest taka wszechstronna diagnoza, ciągle polecam, bo ciągle aktualna i jest sporo też praktycznych rozwiązań w ostatnim rozdziale. To jest taka diagnoza, gdzie w roku 2010 badaliśmy warunki pracy nauczycieli. Ale różne rzeczy. Badaliśmy różne obciążenia związane z tym, co się dzieje w gronie pedagogicznym, związane z tym, co się dzieje między nauczycielami a uczniami, związane z tym, co się dzieje między nauczycielami a rodzicami, związane z tym, co się dzieje między nauczycielami a dyrektorem, bo może się dziać bardzo źle, na przykład może być mobbing i śmieszną rzecz, śmieszną, to nie jest śmieszne, ale to jest prawdziwe. Okazuje się, wszystkie badania na świecie potwierdzają, że zawodowe środowisko edukacyjne ma wysokie wskaźniki mobbingu, wyższe często niż korporacje. To jest interesujące, tak? Bo jesteśmy niby humanistami światłymi tutaj, którzy, prawda, nie mają się takich rzeczy, a badania pokazują, że tego jest dużo w środowisku edukacyjnym, więc to jest dość interesujące, tak? Interesujące jest także między innymi to, że no pojawiają, no bo znowu możemy patrzeć negatywnie, dyrektor robi coś złego, mobbing, a możemy patrzeć, czy daje coś pozytywnego, czy wspiera, nie, społecznie. Bo w ogóle badając środowisko pracy nauczyciela, możemy badać rzeczy dobre, czyli takie, które możemy nazwać czynnikami salutogennymi, pozytywnymi. To jest ciekawe, bo jak się zapyta kogokolwiek pracującego w branży edukacyjnej, co jest trudnego, to on otwiera bramę i wylewa po prostu milion czynników, tak, bardzo trudnych, od takich czynników makro, niskie zarobki, po brak wsparcia, tam przeładowanie klas, przeładowanie programowe, brak tam złe relacje z uczniami, jakieś tam roszczeniowi rodzin. Wymienia dużo rzeczy, natomiast jak się nagle już powymienia wszystko i się mówi, a jest w tej pracy coś takiego pozytywnego, co w ogóle człowieka podnosi, co daje chęć do życia, co powoduje, że to wszystko ma sens, i wtedy wszystkich zatyka na moment i zawsze mówią, no, pierwsze, co przychodzi do głowy, to takie organizacyjne, wakacje, ferie, nie? Jakieś tam coś, nie? A dopiero później ludzie, dopiero głębiej zaczynają myśleć, że na przykład rzeczy związane z pewną satysfakcją, jak uda się coś zdziałać, z jakąś tam wdzięcznością od jakichś podopiecznych czy ich rodzin, z jakimś udaną pomocą komuś, kto miał kiepsko w życiu, a dzięki naszym działaniom się coś udało. Ale do tego się trzeba dokopać. My bez trudu mówimy, co jest trudne w naszej pracy, a do rzeczy, które czynią naszą pracę wyjątkową pod względem pozytywnym, my się musimy dokopać. Ja się bardzo cieszę, że jestem z Beatą i Anną, bo to wszystkie moje takie zwierzy kości słoniowej opowieści będą żyły, nie? Będą taką praktyką. Ja chcę Was zapytać, w dowolnej kolejności, jak chcecie powiedzieć, bo mamy wizję Beaty z podstawówkową, wizję ponadpodstawową Joanny. Jak patrzycie jako dyrektorzy i miałybyście powiedzieć na dzisiejsze czasy, ale przedpandemiczne, bo pandemicznymi się zajmiemy w ogóle, bo też do wszystkich powiem, my tak chcemy sięgnąć do zwykłych czasów, a dopiero potem nadbudować i pogadać o tym, co obciążające jest tych nowego, co się pojawiło, nie? Na przykład inaczej. Pewne rzeczy pozostały, które obciążają i które są pozytywne, ale pewne rzeczy się zmieniły. Może się zmieniły troszeczkę i wtedy stają się trochę takim starym winem w nowej butelce, ale może doszły na przykład takie stresory, które przyniosła pandemia do pracy nauczyciela, których drzewiej nie bywało, nie? Których wcześniej nie mieliśmy. Ale to po kolei. Ja Was najpierw zapytam o czasy przedpandemiczne.
badań jest dużo. Czynników obciążających można badać dużo, ale tych czynników pozytywnych, salutogennych w pracy nauczyciela też można też wymieniać dużo, tych pozytywnych, tych dobrych. Jakbyście miały powiedzieć ze swojego doświadczenia i nauczycielskiego, wielkiego, i dyrektorskiego, co w czasach takich przedpandemicznych, na przykład jak postrzegałyście nauczycieli, tak się, chyba łatwo się jeszcze cofnąć, bo to jeszcze nie tak dawno było, co właściwie było tym głównym czynnikiem takim obciążającym ludzi, takim czynnikiem przedpandemicznym, z waszych już takich obserwacji nienaukowych, czyli z tego całej palety, jakbyście miały wybrać te główne obciążające, nie wiem, trzy takie pierwsze, które na pewno postrzegacie, że ludzie dostawali w kość, ale też co postrzegacie, że ludzi podnosiło, było pozytywne, jakie elementy z kolei były tymi elementami pozytywnymi, nie? Żebyśmy ciągle mieli tą przeciwwagę tego, co niszczy i tego, co buduje. Widzę, Beata jest wyświetlona, to chyba tak, zaczynamy od Beaty. To mogę ja, tak. Na potwierdzenie też to, co powiedziałeś przed chwilą, że tak łatwo jest mówić o tym, co złego, a tak trudno dopiero głębiej, co dobrego, to ja dzisiaj zrobiłam taki eksperyment, to znaczy eksperyment. Po prostu poprosiłam jedną z koleżanek, nauczycielek, i zaczęłam właśnie od tego dobrego, oczywiście teraz tego nie będę o tym mówiła, i zadała mi dwa razy pytanie, powtórzyła, czy co dobrego, naprawdę, nie co, tak, co dobrego, ale to ja myślę w takich trzech punktach, tak jak poprosiłeś, Jacku, to zawsze narzekanie było na papierologię, albo bardzo dużo papierów, które trzeba przy okazji przygotowywania się do pracy, do lekcji wypełnić. I zawsze było to, czy przecież my jesteśmy od tego, żeby uczyć, a nie żeby się zajmować tymi papierami. Więcej byśmy czasu poświęcili. Druga rzecz to jest przedpandemiczne, ale te ostatnie przedpandemiczne, jakieś ze 3-4 lata przed, to powiedziałabym relacje z rodzicami, takie no tutaj takie trudne, nawet mówienie o tym, że roszczeniowość rodziców, to miało też takie wypalenie zawodowe, zauważałam wśród swoich, czy taki no taki stan. I trzecie to myślę, nawet jeśli mamy w zanadrzu, jako nauczycielka, przecież też jestem nauczycielką, to mamy w zanadrzu też coś takiego, że strasznie dużo musimy czasu poświęcać w ciągu tygodnia, ale też i weekendów na to, żeby przygotować się, żeby te zajęcia, lekcje były interesujące, a to jeszcze trzeba sprawdzić sprawdziany czy klasówki, zrobić zebranie, zorganizować, rada pedagogiczna, kolejne szkolenie, kolejne doskonalenie, więc to takie trzy z mojej perspektywy szkoły podstawowej i tego, jak tam obserwuję, czy obserwowałam moje grono nauczycielskie i sama siebie też. Dzięki. A z pozytywnych? A, z pozytywnych też mam powiedzieć. Tak, jeżeli postrzegasz jakieś takie rzeczy, które wiesz, bo ludzie o tym mówili, albo sama postrzegasz w swojej pracy, że jakby po drugiej stronie były te rzeczy, które z kolei dają energię, które z kolei mówią, to jest warto robić, no bo nie zaprzeczymy tym, które są ciężkie rzeczą, czyli stresorom, nie? Tak. Ale czasami jakby zaprzeczamy istnieniu tych czynników salutogennych. Ja myślę, że jak chcemy się rozsądnie tym zajmować, to nie możemy jednych i drugich tracić z oczu, nie? No tak, bo mamy tą tendencję patrzenia na tę czarną stronę. Dokładnie, i ze swojej perspektywy i jako nauczyciela, i jako dyrektorki, ale też i rozmowy i obserwacji moich nauczycieli, moich koleżanek i kolegów, to jest taka satysfakcja z tego, że na przykład wyszła mi lekcja, że fajnie pracowali dzisiaj, fajnie dzieciaki dzisiaj pracowały na lekcji. To jest też taka satysfakcja, że na koniec roku, zresztą tak sobie mówimy to w takich sytuacjach, przypominamy, słuchajcie, ale przypomnijcie sobie, jak na koniec roku dzieciaki się z nami żegnają, jak cieszą się z jednej strony, że mają wakacje, my też, ale też cieszą się, że udało im się, że zapracowali na to, żeby, nie wiem, do następnej klasy dostać się. Satysfakcja też, jak się organizuje z dzieciakami takie różnego rodzaju
udział bierze się w programach, bierzemy udział w programach, projektach i taka satysfakcja z tego, że ich się zaangażowało i że oni, no właśnie, a chociażby tacy najstarsi, którzy kończą szkołę, w tej chwili ósmoklasiści, wcześniej szóstoklasiści, że oni przychodzą i tak chcą się przytulić, mam nadzieję, że wróci też ten moment i powiedzieć, że tak szkoda, że my już kończymy i tak szkoda, że my stąd wychodzimy. No i taka, a jeszcze jedna, wiecie, jeszcze jedna mi się teraz skojarzyła, taki moment tego dobrego, że uczniowie, którzy przynajmniej w naszym przypadku, naszej szkoły, wracają do nas jako rodzice i zapisują te dzieci do szkoły, to oni przychodzą i mówią, że z taką ogromną przyjemnością, że jakby nie ma innej możliwości niż ta szkoła, do której oni chodzili, muszą zapisać dziecko. I to jest też, tak zauważyły moje koleżanki w którymś momencie, że ci uczniowie, to znaczy absolwenci nasi, którzy są już dorosłymi, są rodzicami i oni są najbardziej, albo to jest takie trochę może nasze subiektywne spojrzenie, są aktywniejsi na tle pozostałych rodziców, że oni się angażują w trójki klasowe, oni się angażują w jakieś działania, które robimy w szkole i my tak sobie przyglądając już, a z perspektywy 20 paru, 30 lat pracy w tej samej szkole, że słuchajcie, ale ci nasi absolwenci to są jacyś wyjątkowo aktywni, prawda? Tak jakbyśmy ich tego właśnie, do tego ich przygotowywali. Więc to są takie też unikalne, ale takie mocne akcenty, które dają nam taki pozytywny moment, element naszej pracy. Super, bardzo dziękuję. Właśnie to jest bardzo ważne. Zobaczycie, do czego nam się to później przyda, ten podział na ten ciągły, jakby koncentracja na tym balansie, na tej równowadze pomiędzy tymi czynnikami negatywnymi i pozytywnymi, no bo jakby jedne czynniki to trzeba ograniczać, drugie budować z kolei, nie? Joanna, jak to wygląda właśnie z perspektywy dyrektora szkoły ponadpodstawowej? To samo, co innego zauważasz? Jak u ciebie z tymi czynnikami stresogennymi, stresorami i tymi salutogennymi, pozytywnymi? Ja zacznę od tych pozytywnych, bo jak tak, Jacek, opowiadałeś o tym, to pomyślałam sobie, co moi nauczyciele by powiedzieli, co dla nich było dobre. Przed pandemią, zresztą procentuję też pandemii, zwracali zawsze uwagę na relacje. Zresztą uczniowie, wybierając naszą szkołę, mówili, że w tej szkole jest dobra atmosfera. Tą atmosferę budowali nauczyciele dobrą relacją, dobrymi relacjami w gronie, tym, że mogli i mogą nadal na siebie liczyć, wspierać się, prosić o pomoc i tą pomoc dawać, bo nie tylko branie, ale i dawanie jest wartościowe i buduje dobrostan, o którym dzisiaj mówimy. Też tak rozważając, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zadałam też kilku nauczycielom pytania. Co powoduje, że się dobrze czujesz w szkole? I oni mówili jasne, klarowne oczekiwania dyrekcji. Komunikacja. To, że wiem, co mam robić, wiem, gdzie znaleźć tą rzecz, wiem, do kogo się zwrócić. I te wymagania są dla mnie osiągalne. Jestem w stanie je spełnić. To takie dwie rzeczy. A jeśli chodzi o te stresujące, to w zasadzie chyba to, co mówiła Beata, papiery, brak szacunku, często mówili, wspominanie ciągłe, że no nieprzygotowani będą uczniowie do matury, bo przecież był strajk, potem było zdalne nauczanie, nauczyciele nie przygotują młodzieży do egzaminów zewnętrznych. I ta ciągła gonitwa i zmęczenie, bo przerwa międzylekcyjna, która powinna być po to, żeby nauczyciel się zregenerował, tak naprawdę jest przerwą, na której nauczyciel dyżuruje, czyli wykonuje dodatkowe obowiązki. Więc na to wskazywali głównie jako elementy, które powodują, iż nie jest im dobrze w byciu nauczycielem. Bardzo dziękuję. Ja teraz chcę podsumować to, co powiedziałyście, co Beata z Joanną powiedziały. Popatrzcie. Oczywiście wymieniłyście to, co widzicie u siebie. Tu może być trochę specyfiki placówki, bo mogą być takie cechy, no nie wiem, wpisane w makrosystem, nie? Nie wiem, przeładowane programy nauczania, które mają wszyscy. Ale czy może być też tak, że są czynniki, które są już specyficzne dla danej placówki. I tu chcę wam powiedzieć, jak to jest w dezyderacie, że tam pogódź się z tym, co jest nie do zmiany, a zmieniać to, co się da, nie? Że są takie czynniki, które będą trudne,
których się nie da zmienić. Nie, ktoś ma szkołę w trudnym środowisku i tam są dzieci z problemami. No to ich nie zaczaruje, nie? Żeby się przestali mieć problemy na przykład. No nie? Oni będą przychodzić z tymi problemami związanymi z sytuacją psychospołeczną i tak dalej, nie? Ale jest szereg czynników i myślę, że Joanna o tym powiedziała, takich związanych na przykład z organizacją pracy. Czyli ja mogę mieć szkołę w trudnym środowisku, ale mogą ludzie się czuć na przykład takim zespołem, który się wspiera. I oni to uniosą wtedy, no nie? Czyli są takie rzeczy, na które mamy wpływ, na przykład to, jak traktujemy siebie. Albo to, jak dyrektor traktuje pracowników, nie? To jest bardzo istotne. Jak sięgniecie do tej książki na przykład, to zobaczycie, że jest 10% takich dyrektorów, którzy właściwie nie wspierają swoich nauczycieli w niczym. Łącznie z tym, że nie mówią, nie gadają z nimi o pracy, nie wiem, nie pomagają mi w sytuacjach jakichś kryzysowych, życiowych, które się każdemu człowiekowi zdarzają. Właściwie z góry na dół nie robią niczego. No to jak się pracuje w takiej szkole, to jest bardzo ciężko, nie? Choćby, nie wiem, nie wiem, jak się było przygotowanym indywidualnie, nie? Czy jest na przykład 7% takich szkół w Polsce, w których występuje mobbing. Albo mobbing ze strony dyrektora, albo taki horyzontalny ze strony współpracowników, nie? I znowu, no i co wtedy? No to jest wtedy problem środowiska pracy, nie? To nie jest problem człowieka. No bo co powiemy człowiekowi, który doświadcza mobbingu, żeby się zrelaksował, no nie? No, albo nauczył głęboko oddychać? No nie sądzę. Raczej powiemy, że to środowisko pracy ma jakąś patologię, no nie? Czemu o tym mówię? Bo zobaczcie, jak za chwilę przejdziemy, pogadamy zaraz o tej pandemii, ale potem przejdziemy do sposobów, to będziemy mieli sposoby na takich dwóch poziomach. Jednym takim poziomie, co se każdy może zrobić sam, i dyrektor, i nauczyciel. Czyli jednym takim poziomie, że my możemy się zająć sobą. Odpowiednio sobie organizując życie, zajmując się pewnymi rzeczami albo pewnymi nie, z pewnych rzeczy się wystrzegając, a pewne rzeczy robiąc. Jest sporo badań pokazujących, że to działa. Jakie? Będziemy mówić o tym za chwilę. Nie wszystko naraz, nie? Ale są też rzeczy związane z organizacją pracy, czyli co może zrobić dyrektor, żeby tak organizować pracę, czy w pandemii, czy nie w pandemii, bo znowu mówimy trochę o historii, która była ważna też wcześniej. Co mógł robić, a co teraz może robić no, dyrektor, no żeby ci ludzie mu jakoś dotrwali żywi do momentu otwarcia szkół. Bo to, że nauczyciele dostali w kość, to powiem Państwu tak. Myśmy wykonali badania w 34 szkołach. Na stronie tutaj będzie na link, na tym można za darmo ściągnąć książkę Zdalne Nauczanie, razem pisane org.org. I tam można ściągnąć książkę. I tam jest cały rozdział o tym, jak się czujemy wszyscy, jak się czuli rodzice, uczniowie i nauczyciele, bo myśmy badali wszystkich. To chcę Państwu powiedzieć, i myślę, że to jest bardzo istotne, że jak pytaliśmy w ten sam sposób nauczycieli, uczniów i rodziców, czy się czują w związku z czasem, znaczy w kontekście czasu przed pandemią, się czują lepiej teraz, bardzo niewielu, tak samo, trochę ich było, czy gorzej, to rzeczywiście w tych wszystkich trzech grupach, a myśmy robili badania na przełomie maja i czerwca, w tych wszystkich trzech grupach było sporo osób, które mówiły, czuję się gorzej fizycznie, czuję się gorzej psychicznie. Ale ciekawostka, ponieważ możemy to porównywać, bo to byli nauczyciele tych uczniów, rodzice tych uczniów, czyli mogę porównywać te odsetki odpowiedzi, to najwyższy odsetek odpowiedzi, on wynosił 65% w przypadku zdrowia psychicznego i 68% fizycznego, tyle procent nauczycieli powiedziało, że się czuje gorzej najpierw psychicznie 65%, a potem fizycznie 68%. I to były wyższe odsetki niż odsetki uczniów i rodziców. Co to znaczy? Że najbardziej dostali nauczyciele w kość z tych trzech grup. A też z drugiej strony, a jaki tu jest problem? A jest problem, o tym się mało mówi i się mało mówiło, bo to nigdy nie był modny temat mówić o tym, jak się czuje nauczyciel, bo nauczyciel to jest sługa uczniów i rodziców, nie? I nikt nie pyta, jak on się czuje. On ma dawać, ale też nie wiadomo, z czego ma dawać, nie? Z pustego ma być Salomonem, który nalewa z pustego, ma być nie wiadomo jakim człowiekiem, który się jak Feniks z popiołów odradza i startuje nie wiadomo dokąd, tak? Prawda jest taka, że jest szereg badań, między innymi znowu tych, pokazujących, że związek jest bardzo mocny, bo na przykład wypaleni zawodowo nauczyciele, jak skorelowaliśmy to z takimi przekonaniami autorytarnymi, typu, że na ucznia trzeba wrzasnąć, albo jak się go nie zastraszy, to on nie zaskoczy, albo coś takiego, tak? To się okazało, że to bardzo koreluje z wypaleniem. Po ludzku mówiąc, ci bardziej wypaleni, bardziej tak myślą. To ja pójdę dalej. Jak oni tak myślą, to oni też tak częściej robią. Czyli jest bezpośredni związek między tym, jak się czuje nauczyciel, a jak on pracuje, tak? Jak on ma dosyć.
to on na dłuższą metę nie ma co dawać, a w pewnym momencie zaczyna dawać rzeczy negatywne. Jednym z wymiarów wypalenia kiedyś była depersonalizacja, teraz to się zmieniło w taki czynnik cynizmu, ale to są właściwie zachowania, które wskazują na takie depersonalizowanie, czyli takie zimne, niezaangażowane, a czasami w sposób czynny, agresywne, nieprzyjemne traktowanie na przykład uczniów. Nie wiem, będę robił minimum, będę się łatwo denerwował, zbierę czegoś, zrobię tam figły widły. Czemu tym mówię? To są naczynia połączone. Nie? WHO kiedyś powiedziało, nie ma zdrowego psychicznie ucznia bez zdrowego psychicznie nauczyciela, Światowa Organizacja Zdrowia. Nie? I to jest prawda. Bo teraz wyobraźcie sobie Państwo, że nauczyciel, który ma sam problemy, a na przykład jest zintegrowanym w 1-3, właściwie organizuje życie uczniom non-stop, no nie? Czy w tradycyjnym, właśnie tu nie ma różnicy, czy w tradycyjnym, czy w online'owym, w zdalnym, to jak to może być, że to się przyczyni dobrze do uczniów? No nijak, nie? Czyli mało osób, bo to nie jest modne, rozumie to, że dbałość o nauczyciela jest de facto dbałością o ucznia, gdzieś tam na końcu, nie? I widzicie, ja teraz znowu nałożę Wam wyniki badań, żeby tak było przeplatane, ale najpierw znów zapytam, może teraz w odwrotnej kolejności, najpierw Joannę, później Beatę, o to, czy do tych czynników, które wymieniałyście, które wiecie, znane od dawna, związanych na przykład ze wsparciem społecznym, z relacjami w Radzie Pedagogicznej, też w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tak jak już mówimy o tych pozytywnych, to chciałbym Wam powiedzieć, że wszystkie badania potwierdzają, że wsparcie społeczne, zarówno w zespole, jak i ze strony dyrektora, to jest jeden z najsilniejszych buforów wypalenia zawodowego. To znaczy tam, gdzie jest wsparcie społeczne, to nawet jak placówka jest w trudnych warunkach, takich społeczno-ekonomicznych gdzieś tam i są obiektywnie ciężkie rzeczy tam się dzieją, to w momencie, kiedy jest wsparcie społeczne, to się mówi, że ono działa jak taki bufor, taki odbojnik. I nie ma żadnych wątpliwości, że budowanie wsparcia społecznego w placówce zapobiega najpierw stresowi zawodowemu, a potem wypaleniu zawodowemu. Natomiast ja mam pytanie takie. Okej, pokazałem wyniki, że dostaliśmy w kość, ale nie ma dymu bez ognia. Każdy ogień potrzebuje trochę pomocy, żeby się zapalić, tak? Coś musiało nam to zrobić, nie? Co jako dyrektorki spostrzegacie, właśnie teraz od Joanny bym zaczął, jako takie czynniki albo mocno zmodyfikowane, albo czynniki może stare, ale które uległy natężeniu bardzo mocnemu w czasie tej edukacji zdalnej. No bo oprócz tego, że na nauczycieli też działają te obiektywne stresory, co na wszystkich, nie? Czyli ta obawa zdrowotna, epidemiologiczna, czy epidemiczna, chyba bardziej prawidłowo, czy działają na nauczycieli na przykład, nie wiem, obecnie problemy ekonomiczne, które też dotykają domów wielu nauczycieli, czy takie zagrożenie ekonomiczne sytuacją. Ale co spostrzegacie jako właśnie albo nowe, albo zmodyfikowane, albo właśnie kompletnie nowe stresory, które jakby zagroziły nauczycielom, że podejrzewacie, że ten stan to jest tym spowodowany, nie? Że tak poczuliśmy się gorzej, ale takie rzeczy związane z tym, co się dzieje w szkole. No właśnie zaczynając teraz od Joanny, co postrzegasz jako te nowe, trudne rzeczy? Znaczy, u mnie w szkole też była taka sytuacja specyficzna, dlatego że myśmy dosyć szybko mieli ognisko koronawirusa i jeszcze zanim minister wysłał wszystkich na zdalne uczenie, to myśmy już mieli szkołę zamkniętą. W związku z tym nauczyciele rozpierzchli się do domów i tam z domów uczyli. Więc pierwsze, co się pojawiło, to takie odosobnienie, poczucie samotności. Jestem sam, zmagam się z chorobą, jestem w izolacji albo jestem w kwarantannie. I radziliśmy sobie w zasadzie każdy sam. Najpierw choroba pewną część grona pedagogicznego dopadła, potem koronawirus pozostałych. I to były te zmagania fizyczne i to odosobnienie, to poczucie takiej frustracji i nowe wyzwanie związane ze zdalną edukacją, choć to już było w marcu. Niemniej jednak teraz to się nałożyło jeszcze na to, że myśmy po prostu chorowali. I to był taki duży problem u nas w naszej szkole. A co związanego z samą organizacją pracy, z takimi obowiązkami zawodowymi? Nie było, na przykład, czy było trudne dla nauczycieli to, że musieli się ekspresowo scyfryzować, na przykład w porównaniu, nie wiem, z tempem cyfryzacji urzędów, to cyfryzacja polskiej szkoły, no naprawdę była procesem błyskawicznym, no nie?
Czy na to narzekali? Bo jednak badania pokazują, że 85% nauczycieli to się nie dotykało narzędzi edukacji zdalnej przed 15 maja, nie? Marca czy 16, przed zamknięciem szkół. Tak, tak. Znaczy teraz, jeśli chodzi o październik, technologia informacyjno-komunikacyjna już powiem, że była oswojona u nas, ale faktycznie w marcu była dużym wyzwaniem. Niemniej jednak tutaj właśnie zaprocentowało to, że nauczyciele się generalnie u nas mieliśmy taką kulturę pracy, że wspieraliśmy się wzajemnie w zespołach takich zadaniowych, samokształceniowych i po prostu kilku nauczycieli, którzy pracowało na Zoomie, uczyło pozostałych i myśmy w ten sposób, ucząc się wzajemnie, tworząc takie zespoły, doskonaliliśmy się, więc tutaj to wsparcie było duże. I myślę, że właśnie zaprocentowało coś, co było budowane wcześniej, co nie znaczy, że nie można tego zrobić na przykład od teraz, od dzisiaj, bo właśnie jak tak sobie pomyślę, że niektórzy dyrektorzy być może nie zwracali uwagę na pewne rzeczy, a będąc dzisiaj chcieliby jakiegoś dostać przepisu czy recepty na to, jak mogą w szkole pomóc swoim nauczycielom, no to myślę, że też można zacząć od dzisiaj, czy od wczoraj, czy od jutra. To będzie nasza druga część już za moment, gdzie się zajmiemy rozwiązaniami, ale najpierw budujemy, tak rozeznajemy, gdzie jesteśmy, nie? No czyli dziękuję, to Beata, a co jakby ty to widzisz? Co tam się pojawiło takiego nowego w tych obciążeniach? No to tutaj rzeczywiście to ta cyfryzacja, czyli konieczność takiego ekspresowego nauczenia się, obsługiwania różnych programów, różnych platform i też co, i tutaj akurat był kurs, bardzo dużo nauczycieli poszło na ten kurs, lekcja Enter, więc fajnie się to wszystko rozłożyło. Ale ja powiem Wam, no nie spodziewałam się takiego jednego nawet, kilku takich zdarzeń, że byli nauczyciele, którzy strasznie bali się pokazywać na wizji. Dla mnie to w którymś momencie takie było, jakby zupełnie o tym nie pomyślałam, bo takie naturalne jest, już wcześniej korzystałam z Zooma i tak dalej. Ale było kilku nauczycieli, którzy naprawdę mieli z tym ogromny problem. I ja do dzisiaj mam właśnie takie nauczycielki, koleżanki, które wiedzą, że jestem od tego, żeby pomagać, ale to tak jak mówisz później, i że mogą liczyć na mnie, na koleżanki, na pomoc, ale dalej mają takie obciążenie, że nie poradzą sobie właśnie z techniką, że coś ich zawiedzie internet, że nie będą umieli przełączyć. W ogóle pokazanie się w kamerze, pokazanie się i prowadzenie lekcji, to był ogromny problem, z czym ja nie spotkałam się wcześniej. Ja nawet jak wróciliśmy do stacjonarnego, chwilowego, ale stacjonarnego nauczania, no to była radość, że nie trzeba będzie już na wizji przez kamerę prowadzić lekcji, przynajmniej u jakiejś tam grupy nauczycieli, więc wiecie, to też było dla mnie, no jest to taki nowy stresogenny czynnik, który zupełnie nie spodziewałam się, że on się pojawił teraz, on wcześniej pewnie się gdzieś był, ale ja go nie dostrzegałam na tyle, a teraz z taką zdwojoną, powiedziałabym, energią niestety i tutaj taki bardzo trudny przypadek w mojej szkole miał miejsce. Bardzo trudne, bo mało kto tak pracuje w tej permanentnej hospitacji, że ktoś go może sprawdzić, weź mu do klasy, zobaczyć jak pracuje. To jest bardzo trudne, wbrew pozorom taka ekspozycja społeczna. Zresztą to jest taki stresor też wcześniej identyfikowany. Natomiast ja Wam chcę powiedzieć, co pokazały badania poddyrektorów. Bardzo ciekawe, posłuchajcie. Po pierwsze, do naszego kamyczka wyszło, że się gorzej czują ci, którzy mają gorsze relacje. To słuchajcie, było 10% nauczycieli w naszych badaniach, którzy powiedzieli, że w czasie pandemii mają relacje z dyrektorem gorsze niż mieli przed pandemią. Czyli wyraźnie widzą zjazd. To nie jest tak mało i to się można zastanowić, co to znaczy, nie? Czy na przykład oni, nie wiem, nie dostali wsparcia takiego, jak przechodzić ten okres, czy nie wiem, dostali duże wymagania, z którymi sobie nie mogli poradzić nagle i zostawieni zostali z tym samemu sobie trochę. Ale to warto wiedzieć, że 10% tak powiedziało, właściwie tylko tam co 52% mówi, są teraz lepsze, nie?
Z drugiej strony, i to jest mocny wynik i warto zwrócić na niego uwagę, nigdy nie było dobrze w polskich radach pedagogicznych, bo była 1/3 takich, w których ludzie się nie wspierają pod żadnym względem. Nie wiem, nie cieszą się ze swoich sukcesów, nie pomagają sobie, nie? Jest raczej ten styl wieszania się na kimś, kto ma jakieś kłopoty na zasadzie u mnie ten uczeń by tak nie zrobił, a u niego tak robi, no nie, i tak dalej, i tak dalej. To chcę Państwu powiedzieć, i to jest mocny wynik, że aż 1/3 nauczycieli powiedziała, że w czasie pandemii ma gorsze relacje z kolegami i z koleżankami. Wtedy, kiedy musimy być wspólnotą i być razem i właściwie przepływamy przez takie wzburzone morze i łatwiej jest przepłynąć, jak się płynie razem i się wciągamy na szalupę i tak dalej, to aż 1/3 nauczycieli mówi, że im się pogorszyły relacje. Czy to jest ważne? No, pewnie. Czy jest ważne dla dyrektorów? Tak. No bo pewnie to można by tak powiedzieć statystycznie, no tu jest też grono, które chce być na takim spotkaniu i tak dalej. To może być inaczej trochę, nie? Ale można by się zastanowić, ja bym się zastanowił, jak to wyglądało u Państwa, no nie? I co można robić w ogóle, żeby tak się nie działo? Z drugiej strony chcę Państwu powiedzieć, że aż 20% mówi, że pogorszyły się relacje z rodzicami uczniów. Interesujące, nie? Że u 1/5, no bo jakiekolwiek by nie były, to jak 1/5 mówi, że się pogorszyły, no to jest jakaś informacja. Czyli z jednej strony, zobaczcie, mamy na pewne rzeczy wpływ, bo ile nie mamy wpływu na to, że się trzeba było nagle scyfryzować. Aż 90% nauczycieli zresztą zaczęło mówić, że więcej czasu poświęca na przygotowanie lekcji, no to nie dziwne, bo przy pomocy tych nowych narzędzi i tak dalej. Z drugiej strony doszły czynniki związane w ogóle z przemęczeniem mediami. Powiem Państwu ciekawostkę, bardzo ciekawy wynik. Jak porównywaliśmy wskaźniki tak zwanej negatywnej higieny cyfrowej, czyli takie, że źle korzystamy z mediów. O, na przykład, że nigdy sobie nie dajemy spokoju od mediów, tylko zawsze odpowiadamy na wszystkie powiadomienia, od razu sprawdzamy, co się dzieje i tak dalej. To się okazało, że te wskaźniki wśród tych trzech grup, to jest paradoks, to znaczy zadziwiający wynik, są najgorsze u nauczycieli. U uczniów są niższe, nie? My chcemy uczniom mówić, jak oni mają z tych mediów korzystać zdrowo, a my nie zawsze jesteśmy drogowskazem, który idzie w tą stronę, którą wskazuje, nie? To jest interesujące, więc chciałbym bardzo wyraźnie to powiedzieć, że to też jest taki czynnik obciążający. Ale uwaga, to wymieniłem czynniki, na które jakoś mamy wpływ na poziomie organizacji szkoły, nie? Mamy. No bo będziemy tak organizować inaczej. A tak przy okazji, zaraz będziemy mieli dla Państwa podchwytliwe pytanie interesujące na Mentimetrze, zaraz się wyświetli, może już je wyświetlmy, a Państwo już odpowiadajcie. Słuchajcie, nie będziemy Was pytać o stresory. Pytanie jest podchwytliwe, bo odwraca kota ogonem. Spróbujcie napisać, co ten czas, czy przyniósł ten czas i konkretnie jakie czynniki pozytywne dla dyrektora i dla nauczyciela. Czy pojawiło się coś w naszej pracy wraz z edukacją zdalną, co można traktować jako ten czynnik podnoszący, pozytywny. Czy tylko widzimy same złe? Trudne pytanie, nie? A może tylko na pierwszy rzut oka trudne. Może chwilę pogłówkujecie, to będzie łatwe. Ale wpiszcie na tym Menti, co wyskoczył, ten link, bo to nam się będzie później wyświetlać te wypowiedzi. To proszę uważać, co napiszecie Państwo, bo będzie wszystko widać, no nie? Więc no, tak się właśnie dzieje. Ale teraz uważajcie. To są czynniki te organizacyjne, czy się wspieramy, czy mamy dobre relacje i tak dalej. Ale wiecie, co sobie zaczęliśmy robić? To jest interesujące, co pokazało badanie, że sami indywidualni nauczyciele na poziomie indywidualnym zaczęli sobie dokładać, bo zaczęli robić mniej rzeczy, które pomagają zdrowiu, a więcej rzeczy, które przeszkadzają. Na przykład według naszego badania 55% nauczycieli ma mniej uprawia sportu niż przed pandemią. Nie wiem, ile uprawiali, ale uprawiają mniej, tak? 38% mniej spędza czasu na różnych rzeczach z rodziną, ale dla ciekawości 24% więcej teraz. 40% częściej siedzi do nocy, nie? Deficyt snu, tak? 10% częściej się kłóci, plus wiele nauczycieli tak niekorzystnie korzystają z mediów. A nie macie Państwo problemu jakoś z tymi pozytywnymi? To jest dobrze. Dobra, to ja teraz powoli zaczynam przeskakiwać, jesteśmy w połowie, tak miało być, powoli zaczynam, podoba mi się, nie spotykam się z tymi, z którymi się nie chcę spotykać. To jest właśnie to. Ale przeskoczymy teraz i myślę, że to jest dobry moment, słuchajcie, przeskoczymy teraz do momentu, w którym zaczynamy mówić o
tym, co z tym robić. Patrzcie, podzieliliśmy na pół, zdiagnozowaliśmy sobie, ja podsumuję. Powiedzieliśmy sobie, że są pewne czynniki, które są też były i są. Są pewne czynniki nowe, które się pojawiły. Przypomnę, i pozytywne, i negatywne. Teraz lecą pozytywne. Czytajcie Państwo siebie nawzajem. Natomiast teraz jesteśmy w momencie, kiedy mamy drugą część spotkania, która już jest praktyczna i my ciągle będziemy się trzymać tych dwóch poziomów. Ja myślę, że bliższa koszula ciału i wystartuję pytając Beatę i pytając Joannę po pierwsze. Najpierw pytanie osobiste. Pracując tyle lat, bo macie duże doświadczenie, ale też życiowe takie, że no, też coś robicie osobiście i chyba to nie jest jakaś wielka tajemnica, jak o to zapytam, żeby no, przy tej pracy trudnej, odpowiedzialnej i tak dalej, no, zachować zdrowy rozum, no nie, i jakoś przetrwać. Czyli co robicie indywidualnie, ale też jesteście dyrektorkami, znacie wielu nauczycieli. Co robią wasi ludzie tak indywidualnie, jako jednostki, nie tak, co wy robicie na poziomie szkoły, żeby zachować, rozumiecie, żeby być tym nauczycielem, co to jest zdrowy psychicznie i fizycznie. To nie zawsze są takie oczywiste rzeczy. Jak już powiecie wszystko, to ja wam trochę powiem, czy to, co mówicie, pokazują szersze wyniki badań, że rzeczywiście są to jakieś bufory, czy są to rzeczy pozytywnie wpływające na... Znaczy, krótko mówiąc, czy to rzeczywiście są to czynniki, które działają. I teraz zobaczcie, z jednej strony człowiek też indywidualnie może unikać pewnych rzeczy, ale z drugiej strony człowiek może dążyć do tego dobrostanu, jakby fundując sobie rzeczy pozytywne, takie rzeczy, które ciągną go w stronę dobrostanu. Bo indywidualnie ja też mogę no, na przykład czegoś nie robić, coś się nie angażować, jakby tak można powiedzieć, nie wystawiać się na ostrzał, tak? Ale z drugiej strony mogę iść w kierunku pozytywnym. No dobra, nie truję więcej, to znowu zmieniamy kolejność. Od Beaty teraz, tak? Tak. No właśnie, co robisz osobiście, ale też co robią twoi nauczyciele jako autonomiczne jednostki? Mhm. A czytajcie Państwo, ile dobrego piszecie. Chyba tak nie myśleliście, jeszcze przepraszam, nie myśleliście tak, tak. W tą stronę, że można się zastanowić. My to specjalnie robimy, żeby trochę zmienić też, żeby trochę też zmienić perspektywę, żebyśmy umieli te rzeczy zobaczyć, bo to nie o to chodzi, że my widząc te rzeczy mamy przestać widzieć rzeczy trudne. Ale nie widząc tych rzeczy, to my też robimy błąd. No dobra, przepraszam. Już Beata, proszę, mów. No przede wszystkim, słuchajcie, ja uczyłam i walczyłam z tym mocno, żeby dać sobie w domu, a chodzę do pracy cały czas, nie prowadzę zajęć, mam taką możliwość i nie chorowałam jeszcze, nie prowadzę zajęć zdalnie i nie siedzę w domu, bo mogę chodzić i korzystam z tego. To myślę, dla mnie to było osobiście też i od marca i teraz aktualnie bardzo ważne, że ja dla siebie zrobiłam właśnie ten taki ukłon, że ja muszę rano wstać, czyli mam ten rytm dnia, idę do pracy, nawet jak szkoła była pusta i cicha od marca, to wiedziałam, że czuję taką potrzebę, że tutaj coś trzeba zarządzić, tutaj trzeba do kogoś zadzwonić, tu zorganizować spotkanie i nawet jeśli organizowałam spotkania z nauczycielami, one były raz w tygodniu, to ja je organizowałam ze szkoły. Dlatego, że jakby odcinając się, że to, co było właśnie w pracy, w szkole, a przychodząc do domu, to czas był już dla mnie, dla moich najbliższych. Podobnie zresztą z mailami służbowymi, które też w którymś momencie powiedziałam do swoich nauczycieli, że nie będę do nich starała się, no chyba, że będzie jakaś sytuacja nagła, to jakby losowa,
nie będę pisała maili służbowych od piątku popołudnia do poniedziałku rano. Również o sobie pomyślałam w takim kontekście, że nie będę odbierała maili służbowych, tych szkolnych, no chyba, że ktoś mi SMS-a czy zadzwoni, tak jak powiedziałam, losowo. I nawet w tym się, że tak powiem, trzymam się tego swojego postanowienia. Jeśli chodzi o nauczycieli, to też tak jak obserwuję, to nauczyciele też dostali w tej drugiej pandemii, teraz w tym drugim zamknięciu, dostali możliwość wyboru właśnie taki, że mogą pracować, mogą prowadzić lekcje zdalne ze szkoły, czyli też przyjeżdżają do pracy, ja jestem odpowiedzialna za to, żeby mieli ten sprzęt, dostęp, żeby jak coś się zepsuje. I dostali taki wybór, tak, żeby sami wybrali, czy bardziej im pasuje to, że przychodzą do szkoły, czy bardziej im pasuje to, że są w domu. I oni też z tego skorzystali. Jest grupa, która przychodzi do szkoły codziennie. My się też spotykamy gdzieś tam na korytarzu i oni sobie to chwalą, co nie znaczy, że ci, którzy zostali w domu, taką podjęli decyzję i że są w jakiś sposób, nie wiem, źle widziani. Nauczyciele ze sobą też w takich zespołach, ale myślę takich mniejszych zespołach, starają się wzajemnie też podtrzymywać i uczą się od siebie, pomagają. Dzwonią. Beata, przepraszam za wtrąd, na tak. Ten poziom taki już organizacyjny, co tak. Można robić, wiesz, na poziomie szkoły pomiędzy ludźmi, nie? A jakbyśmy mogli... Wiesz co, oni... Dobra. Przepraszam cię, że tak się wtrącą, ale jak nam się to pomiksuje, wiesz, co może robić człowiek sam, jeszcze nie na poziomie... Wymieniają się przepisami. Pokazują swoje roślinki, które wyhodowali, które w ogródku gdzieś tam zaprojektowali. Dzielą się właśnie takimi swoimi prywatnymi. My mamy też grupę, słuchajcie, na WhatsAppie, ale taką nieformalną i my sobie wysyłamy na tym WhatsAppie żarty, kawały, piosenki i to tylko dla tych oczywiście chętnych i na zasadzie takiej, powiedziałabym, odreagowania popołudniowego, gdzieś nie związanego ze szkołą. Na tu i teraz, takie mi przychodzą do głowy działania. Dzięki. No dziękuję. A Joanna? To najpierw zacznę od siebie. Mówię, że ryba psuje się od głowy, w związku z tym jak najpierw zadbam o siebie i powiem o sobie, to mam nadzieję, że wtedy to zejdzie też i pozytywnie na nauczycieli. I tak jak wspominałam, myśmy szybko znaleźli się w domu i ja zarządzałam zdalnie z domu i uczyłam też przez długi czas. W związku z tym dla mnie było ważne oddzielenie przestrzeni służbowej, czyli tutaj pracuję, od miejsca, w którym wypoczywam. Komputer nie miał wstępu do tej przestrzeni, która była dla mnie zdefiniowana, tutaj odpoczywam. Po to, żeby się nie zafiksować i wiedzieć, kiedy jest praca w domu, a kiedy jest odpoczynek w domu, kiedy ładuję baterię. I takie sobie stawiałam takie drobne cele, na przykład przez te pierwsze trzy dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, do 17 pracuję, po 17 nic związanego z robotą. Albo w następnym tygodniu, piątek, sobota nie odbieram, piątek po południu, sobota nie odbieram maili, nie piszę maili. I też stawiałam sobie takie cele, które teraz mi weszły w krew, że zadzwonię dzisiaj do jednego, dwóch nauczycieli, zapytać się, co po prostu u niego słychać. Bo mnie to też robiło dobrze i wiem, że nauczycielom robiło dobrze. Natomiast co nauczyciele mi mówili i do czego mnie zapraszali? Na przykład lampka wina przy Zoomie. Wydawałoby się, że już komputera i laptopa mamy dość, ale zdarzało nam się po prostu jeszcze przy tym laptopie wieczorem spotkać. Wypożyczyć sobie książki. Powiedzieć, jakie fajne są filmy, tytuły filmów. I jak to mówili, też wyznaczają sobie godziny pracy, że nie pracuję powyżej godziny 17. Muszę to zrobić dla siebie, bo dostaję bzika, widzę, że ze mną jest źle, muszę to zrobić. To z relacji nauczycieli moich. Czyli tyle z indywidualnych rzeczy. To ja wam teraz powiem,
Co z indywidualnych rzeczy na pewno potwierdzają badania, że działa i o czym warto z ludźmi rozmawiać, że działa i tak dalej? To może będą się wydawać rzeczy trochę banalne, ale one nie są banalne, bo one takie po prostu są. Więc po pierwsze, rzeczywiście wypalenie, tak indywidualnie wypalenie zawodowe koreluje negatywnie z posiadaniem hobby, jakie ono by nie było. Czy ktoś piecze ciasta, czy ktoś rzeźbi w drewnie, czy ktoś hoduje, czy jak to tam, róże, czy ktoś maluje, czy ktoś czyta książki, czy pisze książki, czy nie wiem, renowację mebli przeprowadza, to w ogóle posiadanie czegokolwiek, co jest bardzo odmienne od pracy, jest takim miejscem, że przełączam wajchę i jestem gdzieś indziej. I to, wiecie co, nie ma żadnych wątpliwości, że jak ludzie to mają, to to pielęgnują. Ja kiedyś byłem bardzo wzruszony, ale to mi się tak podobało, bo to można czasami łączyć. Ja kiedyś pamiętam, jak przyjechał taki człowiek z takiego koledżu izraelskiego i on mówił, jak oni przygotowują przyszłych nauczycieli, ale mnie to naprawdę ruszyło. A to było coś takiego, że tam były 3 lata takiego licencjatu. I oni na pierwszym roku mówili ludziom, żeby odszukali jakąś swoją pasję, którą zarzucili. Z jakiegoś powodu, bo przestali mieć czas, bo się zajęli czymś innym, ale tęsknią za tą pasją, bo oni to robili kiedyś, a przestali. Później na drugim roku szukali, jak ta pasja może być w jakiś sposób połączona z pracą, a potem na trzecim roku łączyli ją rzeczywiście z jakimś elementem pracy. I pamiętam, że on podawał przykład dziewczyny, która kiedyś miała kontuzję, kiedyś tańczyła. I ona na tym pierwszym roku powróciła do tego tańca, tak dla siebie. Na drugim roku myślała, jak to wykorzystać i zaczęła myśleć już tak metodycznie, a na trzecim roku zrobiła taki projekt, w którym uczyła, tańczyła z dziećmi z chorobami onkologicznymi. Jako pewien sposób takiej pracy, nie? To jako przykład podaję taki, jak gdzieś ta pasja może z jednej strony być odskocznią, ale z drugiej strony może być przepleciona z pracą, jeśli mamy na to pomysł, jakikolwiek, żeby te rzeczy się spotkały. Ale jest na pewno korelacja, słuchajcie, co już mówiłem wcześniej ze sportem. I oczywiście ludzie mają różne preferencje. Jeden tam tai chi i yoga i w ogóle rzeczy tonizujące, a drugi nawala w jakąś gruszkę, czy biega, czy ćwiczy jakąś tabatę, czy nie wiadomo co tam innego, jak to tam się zwał, tak zwał. To mocno działa. Ja sam osobiście zawsze to robiłem, tak, gdzieś lata trenowałem judo na przykład i zawsze to było dla mnie, jak pracowałem w mowie czy coś, to zawsze to było dla mnie coś, co wszystko schodziło. Jak się tak działało, to gdzieś wszystko schodziło, więc na pewno to działa. Słuchajcie, na pewno powinniście Państwo, jak chcecie, żeby z ludźmi, możecie im zrobić skądś z zewnątrz warsztaty albo do poczytania, żeby ludzie się przyjrzeli swoim, teraz specyficznie, bo to działało zawsze, te dwie rzeczy, co mówię, to hobby i ten sport indywidualnie. Działa też coś takiego, że się, bo nie jesteśmy istotami tylko maszynami, tylko działa też coś takiego, jak w ogóle trochę gadanie o sensie pracy. Wiecie, jest taki egzystencjalny model wypalenia Ayali Pines. W Polsce się tym modelem zajmował profesor Piotr Plichta, taki mój wieloletni współpracownik, zresztą z nim badałem te rzeczy wszystkie. O, lata badania, nawet prowadziliśmy na Uniwersytecie Łódzkim dobre 15 lat temu warsztat prewypalenia zawodowego, czyli studentów uczyliśmy, co ich może wykończyć w tej pracy. Mhm. Takie autorskie zajęcia, że ich przygotowywaliśmy, że to nie będzie szok zawodowy przeżyją. No, wiecie Państwo, że nawet jest takie w literaturze pedeutologicznej, anglojęzycznej, jest takie nawet określenie nauczycieli niektórych, którzy mają tak silny szok zawodowy, że rezygnują z pracy po kilku dniach. Oni są tak ładnie się nazywają non-starterzy, którzy nawet nie zaczęli. Non-starterzy, no nie? Bo tak ich zaszokowały warunki pracy i to, co muszą robić w tym zawodzie, że po prostu uciekli w moment, nie? Więc wiecie, ja bym naprawdę, bo jeszcze raz Państwu mówię, my chcemy nawracać tych uczniów, jak oni korzystają z mediów. Zerknijcie proszę w tą książkę Zdalne Nauczanie Org do tego rozdziału poświęconego higienie cyfrowej i zobaczcie tabelę, z której wynika, że największy problem z tym, przez oczywiście to, że musimy z tego skorzystać zawodowo, ale największy problem z tym, że sobie nie dajemy momentu, że te media wyłączamy. To, co Joanna mówiła, że mamy takie miejsca, gdzie nie korzystamy, tak? Gdzie w ogóle, jakby krótko mówiąc, gdzieś sobie sami dajemy prawo, nikt nam tego nie skontroluje, to my musimy skontrolować, że te media gdzieś tam odłączamy. Na pewno bym z nauczycielami o tym gadał, bo to jest czynnik indywidualny, to sobie każdy organizuje sam, ale gdzieś bym zwrócił na to uwagę, bo wiecie,
to ma bezpośredni związek z takimi psychosomatycznymi sprawami, nie? Z tym, jak to jest obciążające, jak się czujemy i tak dalej. Więc jakby krótko mówiąc, te rzeczy działają tak, jak działają. Co ciekawe, jak już mówiłem o tym wsparciu społecznym, wiele badań na przykład nie potwierdza tego, to jest interesujące, że pomaga wsparcie rodziny. Pomaga wsparcie ludzi, co podobną robotę pełnią. Ale na przykład rodzina może wspierać, ale rodzina nie może tak w pełni wspierać, bo ona do końca nie rozumie specyfiki tej pracy. Zresztą część osób niepracujących w tym zawodzie myśli, że to jest taka wieczna laba, no nie? Ta praca z tymi uczniami, że to tak sobie herbatę człowiek zrobi, coś tam poopowiada tym uczniom, oni tak posłuchają, no nie, coś tam się stanie, co wszyscy wiemy, pełniący ten zawód, że to tak nie jest, tak? Że tam jest dużo takich czynników, co nawet ktoś nie ma pojęcia, kto nie pracował. Więc myślę, że warto o tym powiedzieć, warto się na tym skupić i też wiecie, co warto robić indywidualnie, dawać sobie krótkie okresy odpoczynku. Były takie badania prowadzone podłużne, bo się mówi fajnie, że mamy te długie wakacje, bo można tak odpocząć. Tylko widzicie, poziom obciążenia takiego stresowego, to on już według niektórych badań wzrasta do poziomu sprzed wakacji po 3 tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego, nie? Czyli my się niby resetujemy, ale bardzo szybko wracamy do tego samego stanu. A jak się nauczymy odpoczywać, że tak powiem, wśród roku szkolnym, to nawet może być pół dnia, to może być jeden dzień, kiedy kompletnie sobie odpuścimy, to się to okazuje być dużo bardziej korzystne. Czyli dużo bardziej korzystne się okazuje taki rodzaj odpoczynku krótkiego, ale w miarę regularnego, niż takiego, że wiecie, naładuję baterię na cały rok na wakacjach i później będę, nie rozładuję tego do końca roku. I to tak nie działa. No ale słuchajcie, przed nami jest jeszcze 20 minut. Ja myślę, że może jeszcze ktoś będzie miał jakieś pytania, na końcu coś pogadamy, ale zapytam was w ten sposób i myślę, że to jest interesujące, bo to mogą robić ludzie sami. Znaczy jest pewna rola dyrektora, że możemy zwrócić uwagę na te problemy. To, co mówiła Beata, możemy o tym gadać ze sobą, możemy się w tym wspierać, na przykład, że sobie, nie wiem, wymieniamy się różnymi sposobami czy miejscami, gdzie to można robić, czy, nie wiem, linkami do miejsca, gdzie ktoś fajnie teraz pokazuje tutoriale sportowe jakieś, że można poćwiczyć tak. Wiecie, jest coś do zrobienia w tej sprawie, żeby ludzie indywidualnie coś robili. To nie jest tak, że to, wiecie, robią indywidualnie. Natomiast nauczyciele przedszkolnego, ale pisze pani Katarzy, tam z Facebooka. A ja chcę powiedzieć, to wszystko jest prawda, też do nauczycieli wychowania przedszkolnego, co jest, to właściwie, wiecie, jest dość uniwersalna sprawa, nie? Natomiast powiem coś ważnego teraz. Teraz mamy czas na te ostatnie 20 minut, żebyśmy sobie pogadali o tym i zapytam was tak wprost, jaka teraz jest kolejność? Teraz Joanna. No, bo tak się, wiecie, przemieniamy. Od Joanny zaczniemy. Słuchajcie, powiedz Joanna, tak, co... Tak, bo myślałaś, wiesz, żeby zorganizować pracę tak, żeby to wszystko zagrało, żeby to w ogóle, wiecie, udało się, wiesz, rodzice tam nie byli zadowoleni, żeby uczniowie przeżyli ten trudny czas. A czy robiłyście jakieś działania już w dowolnej kolejności, jak chcecie tam powiedzieć, czy robiłyście jakieś działania z myślą o nauczycielach, że powiedzieliście sobie, okej, to wprowadzam, albo to robię, albo taką decyzję podejmuję, albo takie rozwiązanie organizacyjne, bo dbam o moich ludzi, bo chcę, żeby moi ludzie wyszli z tego cało, bo no dobra, z jednej strony można by powiedzieć tak egoistycznie, bo chcę, żeby dobrze pracowali, nie? Ale z drugiej strony, no bo to są moi ludzie, no nie? Ich szanuję i z nimi pracuję i tak dalej, no nie? Bo tutaj jakby pobudki mogą być takie bardzo projakościowe, no dbam o nich, co by dobrze pracowali, ale mogą być też pobudki takie no bardzo ludzkie. Ja myślę, że dobrze, jak są też te drugie, nie? Bo czasami to my tak dbamy, jest taka teraz tendencja manipulacyjno-korporacyjna, dbamy o pracowników, aby wycisnąć z nich, co się da. Nie? To myślę też jest taka trochę droga do nikąd. No dobra, ale nie zajmuję czasu. Co robiłyście, jakby więcej też powiedzcie o tych rozwiązaniach, bo wiem, że były takie prowadzone. Co robiłyście, żeby zadbać o ludzi? Ja tak jak ci, Jacek, wspominałam, nas szybko pandemia rozproszyła po domach i dzwoniąc do nauczycieli słyszałam właśnie, że są zestresowani, przygnębieni, że tych spotkań w pokoju nauczycielskim im brakuje. W związku z tym zaraz początkiem listopada
w tak zwane czwartki dla szkoły, kiedy mamy czas zarezerwowany popołudniami na ewentualne konferencje, spotkanie z rodzicami, więc zaraz z początkiem listopada w czwartek dla szkoły zaprosiłam nauczycieli chętnych na takie spotkanie zoomowe, zdalne, na którym mieliby możliwość wygadania się, ale wygadania się wokół tematu właśnie dobrostanu, żeby czymś to spiąć. I w pokojach najpierw opowiadali, jak się czują, co u nich jest, bo tego im brakowało, a potem na pliku w chmurze, w grupach też, w innych grupach, żeby mogli się wygadać z innymi nauczycielami, pisali, co pomaga, jak mogą zadbać o swój dobrostan, o dobrostan koleżanek, kolegów pracy, o dobrostan nauczycieli. I taki stworzyli swoisty rozkład jazdy po dobrostanie, wybierając sobie na najbliższy weekend jeden lub co najmniej jeden lub dwa czynniki, żeby zadbać o swój dobrostan i czy też o dobrostan koleżanek, kolegów. I tutaj właśnie było coś takiego, że pójdę na spacer, to o czym mówiłeś, Jacek, także dobrze też to wyczuwali. Pójdę na grzyby, zadzwonię do koleżanki i pogadam o mało istotnych rzeczach, nie o szkole. I co nauczyciele wskazywali, że co robiłoby im dobrze? To, że będą rozmawiali nie tylko o sukcesach, ale i też o porażkach, że inni też im to powiedzą. I w zasadzie po tym spotkaniu, dwa tygodnie później, moja psycholożka tutaj szkolna, taki strzał w dziesiątkę, bo zaproponowała właśnie to gadanie o sensie pracy. Dwa tygodnie później też dla chętnych nauczycieli zdalne spotkanie pod tytułem Zawód nie musi zawodzić. I też właśnie takie zastanowienie się w tym temacie, czyli nie o metodyce pracy, o metodach pracy, aczkolwiek prowadząc te spotkania myśmy używały tego, co chciałabym, żeby na lekcji było używane, czyli podział na grupy, praca na pliku współdzielonym. Ale co to też spowodowało, że nauczyciele stworzyli sami w chmurze takie tabele, w których dzielą się dobrymi praktykami. Typu, mam taki filmik, który zdaje egzamin na lekcji wychowawczej. Podaję ten link, piszę dlaczego dobry i piszę to ja, Artur, polecam, dlatego że do tego Artura można zadzwonić potem, na dzienniku elektronicznym się skonsultować, czyli już takie wchodzą relacje. Ja prowadzę takie otwarte spotkania wtorkowe, 45-minutowe, zahaczające o długą przerwę, gdzie zapraszam nauczycieli, żeby wpadli po prostu na kawę, poopowiadać o czym chcą. Jeśli chcą o sprawy szkolne pytać, niech pytają, ale jeśli wpadają bez tematu, to będzie jeszcze lepiej. No i wpada nauczyciel i mówi, właśnie zadbałem o swój dobrostan, wracam z grzybów i teraz mam ochotę wypić kawę, zajrzałem do was. No więc mówię, rewelacja, no najpiękniejsze spotkanie, nawet sobie takiego nie wymarzyłam. Więc takie rzeczy się zadziały i to tak naprawdę wykreowali nauczyciele. Ja tylko im to umożliwiłam. I co, jeśli mogę podsumować, bo bardzo uważnie słuchałem, tak naprawdę zobacz, ty to zrobiłaś w praktyce i opowiedziałaś teraz wszystkim, popatrzcie, to są fajne rzeczy, one niby są małe, ale one wcale nie są małe, bo biorąc pod uwagę, ja już znowu jestem teoretykiem, muszę na to nałożyć teorię, biorąc pod uwagę teorię wsparcia społecznego, to wsparcie społeczne dzieli się na bardzo różne. Od takiego instrumentalnego, że komuś pożyczę książkę, no nie, albo link teraz, nie, po takie wsparcie emocjonalne, że komuś powiem, a też mnie to wkurza, albo też jest to dla mnie trudne, nie? Czyli nie powiem mu odwrotnie na przykład, że wiesz, chłopie, ja sobie z tym radzę, a ty jesteś biedny, bo sobie nie radzisz, nie? Po takie wsparcie, o fajnie pisze tam właśnie pani dyrektor, że stosuje też podobne rozwiązanie. Po takie wsparcie, słuchajcie, informacyjne, że mówię, gdzie coś zrobić, jak coś zrobić i się dzielę, nie? I teraz popatrzcie, z jednej strony te rzeczy się w szkole dzieją pomiędzy nauczycielami tak trochę ad hoc, czyli ludzie sobie to robią, nie? Ale z drugiej strony może być taka rola dyrektora, który robi to, co robi Joanna, czyli nadaje temu jakąś strukturę, nadaje właściwie jakieś miejsca, obszary, w których to się dzieje, nie? I to są pozornie, ktoś, kto tego nie rozumie, jakby wagi tych rzeczy, to powie, o cóż to za wielkie rzeczy są. Ale to są wielkie rzeczy, bo wiecie, te rzeczy, które zwą się wsparciem społecznym, to tak naprawdę w takiej codziennej praktyce składają się z takich małych spraw, że ktoś mógł pójść, a usiadł koło ciebie i ci poświęcił 5 minut. Nie?
Albo że ktoś, widząc, że masz problem, zadzwonił do ciebie później i ci coś powiedział, nie? Albo ktoś, jak usłyszał, że się z czymś borykasz, to nie poplotkował komuś innemu, że tamten nie umie, tylko ci powiedział, też się z tym borykałem, ale znalazłem rozwiązanie, moje rozwiązanie jest takie, spróbuj, nie? Czyli ja chcę powiedzieć, że pod tym szumnym hasłem wsparcie społeczne, które tak brzmi, że możemy chodzić ze sztandarem z napisem wsparcie społeczne, to tak naprawdę się mieści cały szereg różnych takich pozornych drobnych spraw, no nie? Więc na to chcę zwrócić uwagę, to po pierwsze, no nie? A po drugie na to, że zobaczcie tak naprawdę, jak w dużym stopniu tym czynnikiem, który jest buforem, jest drugi nauczyciel bądź dyrektor. Nie? Czyli nawet nie tyle są jakieś zmiany w warunkach pracy, co jest po prostu drugi człowiek, który nam towarzyszy w tej drodze. Nie? I tak naprawdę to, co może robić dyrektor, to stwarzać takie warunki, żeby była taka kultura pracy, że my się czujemy, że jesteśmy razem. Wiecie co, ja znam takie placówki, gdzieś tam na przykład w Niemczech, koło Stuttgartu, w takich dzielnicach cudów, takich, gdzie naprawdę dzieją się rzeczy niesłychane, jeśli chodzi o życie społeczne, przestępczość i tak dalej, no nie? I znam tam placówki, które mają taki klimat między ludźmi, że ci ludzie pracują w ekstremalnie trudnych warunkach szkolnych, jak też wiecie, w takim otoczeniu społecznym, które naprawdę ich nie oszczędza, oni się nieźle trzymają, ale tam się czuje, że to nie są zespoły złożone z osobnych nauczycieli, tam się czuje, że to jest jeden organizm, właściwie taka szkoła, no nie? Więc jakby chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to ma znaczenie i całkiem inaczej, wiecie, nawet coś takiego jak konflikt z rodzicem, nie? Są na przykład tacy dyrektorzy, to też trzeba powiedzieć, którzy bez względu na to, jaka jest obiektywna sytuacja, przyjmują taką serwilistyczną postawę, że ten rodzic ma zawsze rację, no nie? To nie o to chodzi, żeby przyjmowali odwrotną, że nauczyciel ma zawsze rację w takim konflikcie, bo to też nie jest prawda. Ale na przykład świetnie działają takie szkoły, w których na przykład dyrektor umie tak trochę ryzykując, a paradoksalnie potem się okazuje, że wcale nie ryzykował, będąc asertywnym, bo takie wycofywanie się ciągłe też powoduje, że się znajdzie pod ścianą, że potrafi na przykład powiedzieć, nie, ja tu będę stał za moim nauczycielem, uważam, że miał prawo tak postąpić albo tak zdecydować i tak dalej, no nie? Paradoksalnie, tak się cykamy teraz wszystkiego, boimy, ale paradoksalnie często się okazuje, że na końcu ktoś zostaje i tak wygrany, no nie? Okej. A mogę jeszcze ja powiedzieć? No właśnie, chciałem cię poprosić, bo powiedziała swoje Anna, ja podsumowałem, jeszcze jest oczywiście dla ciebie miejsce, mamy 16:16, nie zapomniałem. Sorry, to tak się przypomniałam, ale rzeczywiście, żeby dbać też o ten swój dobrostan, ale ponieważ rzeczywiście ja staram się z tej takiej pozycji, może trochę to wygląda dyrektora, ale pamiętać cały czas o relacjach i to może być znowu powtórzone, to znowu tak jest, ale to ma przełożenie na to, jak później ci nauczyciele się czują i czy czują wsparcie. I ja na przykład, nie wiem, czy to dobrze dla mnie, ale ja może nie tyle pozwalam, co daję taką przestrzeń do tego, żeby nauczyciele się wygadali i nawet jeśli nie powiedzą zawsze mi pozytywnych, czy takich, które bym chciała, nie wiem, nie chcę nazwać tego, że przytakują mi jakiejś tam decyzji, tylko mają bardzo odmienne zdanie na dany temat, to mają pełne prawo do tego, żeby powiedzieć to otwarcie. I ja to przyjmuję, to też uczę się w ten sposób, żeby szukać jednak argumentów na to, żeby przekonać do tej swojej wizji czy jakiegoś pomysłu, ale biorę pod uwagę bardzo różne stanowiska tych moich nauczycieli. I to ma takie przełożenie, że jak się spotykamy na radzie, na właśnie takich spotkaniach związanych tu ze szkołą akurat, to ma to, ja chyba nazwę to plus, że to, co gdzieś tam ludziom leży na sercu i że nie zgadzają się, mają inne zdanie, to powiedzą to na forum, że nie powiedzą tego gdzieś tam, że to nie jest gdzieś ukrywane, że to nie jest w jakiś sposób plotką załatwione. Plotką, tak, tylko wprost mają, myślę, że to
takie stworzenie takiej przestrzeni do tego, żeby, zresztą ja też przechodzę na ty, na taki partnerski dosyć mam styl pracy i myślę, że to też ma takie przełożenie, że oni rzeczywiście mają, przynajmniej jakaś grupa jest, która ma taką odwagę powiedzieć wprost na forum, że się z tym nie zgadza, że ma inne zdanie, że ja mam to jakoś uzasadnić, czy w jakiś sposób znaleźć argumenty. Ja szukam, przekonuję, rozmawiam też, później przegaduję, może rzeczywiście coś nie tak powiedziałam, może rzeczywiście mój pomysł jest nie w porządku. Też kolejny taki przykład to, jak piszę do jakiś taki komunikat, czy do rodziców, czy do nauczycieli, daje kilku osobom do przeczytania, czy zrozumiałe, czy to jest jasne, to co ja chcę im przekazać. I to są takie, czy jakieś takie informacje związane z, aktualnie z organizacją, czy to wcześniej, czy to co ja napisałam, czy to jest, czy, przeczytaj to i powiedz mi, czy to jest zrozumiałe, albo pomóż mi napisać takie pismo, czy taki list do rodziców, czy do nauczycieli jakieś z tym, z jakąś taką właśnie sytuacją związaną, taką trudną, czy organizacyjną. I mocno też, no teraz mamy ten czas pandemii, ale to takie też trochę mocno kultywowanie takiego zostawienia pracy i pójścia na gimnastykę, zostawienia pracy i pójścia i zorganizowanie wyjazdu dla większej grupy, czy dla wszystkich, którzy chcą nauczycieli i pracowników, bo też o nich trzeba pamiętać. I myślę, że oni też to, że mogą przyjść i się wygadać, to mają też takie poczucie, że ich problem, ich sytuacja nie jest zostawiona, że oni że mówią nam o tym, mnie mówią o tym i że się dzielą takimi swoimi również tymi życiowymi problemami. I czasami mam takie poczucie, że może za dużo biorę na te swoje barki, ale za chwilę mówię nie, no ja muszę być przy tym wszystkim też silna i muszę pokazać, że to jest bardzo istotne, żeby tego drugiego człowieka wysłuchać, żeby w odpowiednim momencie zadzwonić, zapytać się, jak się czuje. I takie, no, takie myślenie też nieustanne o tych ludziach, z którymi pracuję, właśnie też chyba w kontekście takiego przełożenia, że jak oni będą widzieli, że mają tutaj takie poczucie bezpieczeństwa, ale też tego, że mogą powiedzieć, to przełożą to na uczniów. Takie świętowanie sukcesów, czyli imieniny, czy urodziny, czy jakieś takie okrągłe lecia, to też jest bardzo mocno przeze mnie kultywowane, stało się tradycją, tak, że ja mam taką listę zapisaną i rzeczywiście każdy nauczyciel, każdy pracownik dostaje czekoladę. Teraz trochę trudniej dać tą czekoladę wszystkim, bo nie wszyscy przychodzą, ale dostają takie życzenia również ode mnie. Wiesz co, ale muszę powiedzieć to samo, co w przypadku Janny, że popatrz, prowadzicie działania praktyczne, które znowu są bardzo spójne z tym, co pokazują badania. Myśmy skorelowali to, jak ludzie oceniają relacje nauczyciele, te relacje na przykład z innymi nauczycielami, i się okazało, że najgorszy jest taki stan fizyczny, takie problemy psychosomatyczne, takie też, wiecie, poczucie subiektywne zdrowia czy braku zdrowia jest mocno skorelowane z oceną relacji. Czyli gorzej oceniają ten swój stan zdrowia ci, którzy jednocześnie wskazują, że te relacje się pogorszyły. Czyli można by powiedzieć, że to podobnie jak z tym wsparciem społecznym, o którym tak dużo mówiła Joanna, mówisz tutaj też w sumie trochę o wsparciu, ale o relacjach, no to bardzo wyraźnie badania pokazują, że to jest właściwa droga, że poprzez jakby kultywowanie, wzmacnianie, stwarzanie okazji do tych relacji, tak jak podajesz to na tych konkretnych przykładach, to jest to właściwy szlak, bo gdzieś tam na końcu jest samopoczucie tych ludzi, to jak oni się czują, nawet na takim bardzo podstawowym poziomie zdrowotnym, więc to też jakby, zobaczcie, jak to jest spójne, nie? Tak naprawdę można by powiedzieć, że my mówimy tutaj, widzicie, o tych badaniach i o tych waszych praktykach, tak jak dwie strony jednej monety, że to jest bardzo mocno się to, można powiedzieć, zazębia i łączy, nie? Że to tak nie są dwa odrębne światy, jak czasami się patrzy, tylko one się łączą. Słuchajcie, mam ostatnie minuty,
Mam do Was prośbę, do tych uczestników naszych, a my sobie poczytamy, bo my tu się produkowaliśmy, a teraz Państwa zapraszamy do takiego czegoś. Ale jestem strasznie ciekawy. Patrzcie, sialiśmy tutaj na Was 90 minut różne historie, no nie? Szerokim zakresem tematów, no bo to jest naprawdę dużo wiedzy na ten temat. Można sięgnąć po dodatkowe, jak chcecie Państwo pomieszać sobie w głowach, to sięgnijcie po tą książkę, o której napisałem, drugą, pierwszą i tak dalej. Ale coś Wam zostało. Macie swoje doświadczenia, coś Wam się do głowy wbiło. Słuchajcie, napiszcie jednym zdaniem albo jednym słowem, gdybyście mogli zabrać dzisiaj z tego naszego spotkania, ale nie zabrać w teorii, żeby sobie na półkę położyć, tylko zabrać jakiś jeden pomysł, jeden aspekt, jedną rzecz do swojej codziennej praktyki albo indywidualnej, czyli co ja będę robił, albo bo też jako dyrektor muszę żyć, nie? Tak, co będę wspierał tych nauczycieli, a potem na końcu sam umrę. No, też ciężko, nie? Czyli albo indywidualne, albo co byście zabrali do praktyki dyrektora, to chyba też istotne, ale jakby krótko mówiąc, co Wam by zostało, gdyby trzeba było wybrać jedną rzecz z tego naszego wspólnego popołudnia, nie? Na końcu Wam jeszcze podziękujemy, ale zaglądamy na ten czat i czytamy, co byście Państwo zabrali. Jesteśmy ciekawi i zaglądamy tam. Czyli musicie się teraz sami wyprodukować na samym końcu, bo my już mamy dosyć, no nie? Szczególnie, że jest już ta godzina. Tak, też... ale potem już możemy za 5 minut pójść spać. To też jest dobre, nie? Czy będą się chcieli z nami podzielić? A dużo leży. I sport, i indywidualne Państwo piszecie, i takie, i ten wirtualny pokój, o którym mówiła Joanna. A oddzielenie sfery, to też indywidualne. Szanować swój czas, komunikację i relacje, inspirację, dlaczego ten zawód jest moim... To jest fajne, bo wiecie, nawet jak jest trudno, a jest sens, to warto, nie? Ale jak jest trudno, a nie ma sensu, to wtedy tym bardziej nie warto, nie? No to zależy. To jest... Aha. No dobra. No to... A, przerwa na kawę z Grunem. Ale Państwu dziękujemy. Coś się udało posiać, a jak coś jeszcze z tego wyrośnie, to w ogóle rewelacja. Ja ze swojej strony najpierw podziękuję Beacie i Joannie. To była duża przyjemność. To było super te przykłady, co podawałyście, bo to widzicie, nam się to chyba, nie wiem, tak nie chcę, żebyśmy chwalili sami siebie, ale mam poczucie, że nam się złożyły te wizje, które niektórzy tak oddzielają, że tam jedni to siedzą na uniwersytecie, a drudzy nie siedzą na uniwersytecie, to my tak chyba siedliśmy razem i tak nam się to wszystko jakoś połączyło do kupy dobrze, tak mówiąc kolokwialnie, jeśli mogę, bo tam też poloniści piszą różne rzeczy, że tak można powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję w pierwszej kolejności. To była duża przyjemność i to duża wartość i też było mi strasznie miło tego posłuchać. Państwu wszystkim dziękuję. Za to w ogóle, że byliście aktywni i ktoś pisze, złożyły się te wizje w jedną całość. To dobrze. Mam nadzieję, że to jest szersze podejście. Powiedzcie, jak chcecie też coś od siebie. Ja Państwu też dziękuję, dobranoc. I takie zadanie domowe, proszę wieczorem w dowolny sposób zadbać o siebie, no nie? Zapomnieć już dzisiaj o wszystkim innym. Już robotę zrobiliście. Najpierw rano, a teraz siedząc tu z nami, a teraz jest czas na zadbanie o siebie i do tego Państwa namawiamy. Ja dziękuję bardzo. A dzisiaj Andrzejki. Jeszcze można polać trochę wosku i jakieś wróżby na ten kolejny czas. Ja też bardzo dziękuję za możliwość takiej wymiany i praktyk, ale też popartej, czy odwrotnie, badań, które tutaj Jacek nam przedstawił bardzo interesująco zresztą. Dziękuję CEO za zaproszenie. I Asiu, Tobie oczywiście też, koleżanko, dyrektorko. I Wam wszystkim, koledzy i koleżanki, dyrektorzy i dyrektorki. Ja przyłączam się do podziękowań, ale nie przedłużam, żebyście mogli zadbać o swój dobry stan jeszcze dzisiaj wieczorem. Dobranoc. Sylwia zakończy. To jeszcze ja postaram się naprawdę nie przedłużać. Oczywiście dziękuję Tobie, Beato, Tobie, Joanno i Tobie, Jacku,
za wystąpienia. Ja sobie policzyłam, że my się z Jackiem spotkaliśmy dokładnie 8 miesięcy temu na pierwszym takim webinarium poświęconym relacjom w edukacji zdalnej. Mam nadzieję, że to taka klamra, która zamknie ten trudny czas koronawirusowy i że to oznacza, że być może za 2 miesiące albo za 3 będziemy mogli się już spotykać w realu. Tu było bardzo dużo pomysłów. Jakby mam wrażenie, że nie tylko Państwo, uczestnicy, zabieracie coś z tego spotkania, ale my też zabieramy bardzo dużo. My te wszystkie te pomysły weźmiemy i postaramy się też dzielić nimi z tymi osobami, które na to webinarium nie dotarły. A na sam koniec, nie jako podziękowanie, ale chyba jako takie podsumowanie, chciałabym przytoczyć wypowiedź również dyrektora Jana Wróbla z Zespołu Szkół Bednarska, który w tygodniku powszechnym napisał coś takiego: koronawirusową reformę szkolną bierzemy na jedną wspólną klatę, a nie na szereg klat indywidualnych. Mam takie wrażenie, że to jest trochę taki apel o to, byśmy się wzajemnie wspierali, ze sobą współpracowali, troszczyli o siebie nawzajem. I to nam pomoże po prostu ten czas przetrwać, ale nie tylko ten czas pandemiczny, ale również inne zawirowania i trudne sytuacje, które się po prostu dzieją w polskiej oświacie. Znaczy, to nie jest tak, że mamy jedną epidemię, tak? Jest wiele rzeczy, które w polskiej szkole trzeba wyleczyć, zmienić. I chyba po prostu łatwiej jest to robić, po pierwsze pamiętając o sobie, ale po drugie współpracując z innymi i wzajemnie się o siebie troszcząc. Także życzę Państwu jeszcze dobrego wieczoru, zadbania o siebie, o swoich najbliższych i dobrego tygodnia, bo wszak to początek tygodnia i przed nami nowe wyzwania jutro w szkole, jeszcze wciąż zdalnej, ale razem. Także dobrej nocy, bardzo Wam wszystkim dziękuję. I do usłyszenia. Gdyby ktoś, choć to nie jest ta grupa, która najczęściej dopytuje o zaświadczenie, gdyby ktoś chciał uzyskać zaświadczenie, to wraz z nagraniem webinarium, też na pewno teraz padają na czacie i na Facebooku i tutaj na Zoomie linki, niestety to chyba będzie słowo roku, linki. Do tego miejsca, z którego będziecie mogli sobie Państwo pobrać webinarium. Zostańcie z nami w ramach cyklu Odporna Szkoła. Na pewno się jeszcze w grudniu spotkamy, chociaż staramy się już wyhamowywać, żeby jednak wejść jakoś spokojnie w ten czas świąt, innych niż zwykle, ale wciąż jednak świąt. Dobrej nocy. Dobranoc.